Program oglądają Państwo dzięki firmie Redbi, oferującej najlepszy internet światłowodowy dla biznesu. Tak, 28 kwietnia o godzinie 8.30 w inkubatorze przedsiębiorczości na ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim otwieramy oficjalnie punkt szczepień powszechnych decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego, także tutaj mamy już oficjalnie pisma, wszelkie odbiory z Narodowego Funduszu i przez NEPI, podmiot medyczny, który podjął się wraz z samorządowcami powiatu sępolińskiego utworzenia takiego punktu powszechnego szczepień. Jesteśmy gotowi i w środę 8.30 pierwsze szczepienia się odbędą powszechnym punkcie szczepień. Planowane szczepienia są od poniedziałku do piątku i dziennie ma być wyszczepionych 200 osób. To wszystko wiadomo, zależy od szczepionek. Na dzisiaj mamy taką gwarancję i takie są założenia na początek. One mają być zwiększane sukcesywnie, bo jesteśmy gotowi do wyszczepienia więcej. Takie są założenia, że dziennie 500 osób chcemy, takie mamy możliwości, bo jesteśmy na tyle przygotowani. Także jeszcze raz zachęcam do korzystania z naszych tutaj informacji na stronie internetowej, na Facebookach, na stronach samorządów powiatu sępolińskiego. Jeszcze raz powtórzę, zachęcam do rejestrowania się i do korzystania i do szczepienia się.